Rafał, dzisiaj debiut w roli kapitana zespołu i debiut udany, bo meldujecie się w kolejnej rundzie. Tak, na pewno to cieszy. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, ale się udało. Jesteśmy w półfinale i jeszcze trzeba zrobić jeden krok, żeby być w tym finale. Mówisz o ciężkim meczu. Rzeczywiście gospodarze postawili dzisiaj trudne warunki. Tak, ale to wiedzieliśmy od początku. Wiadomo też, rok temu graliśmy w pierwszej lidze. Wiedzieliśmy też, że jak przyjeżdża zespół ekstraklasowy na Puchar Polski, to na pewno jest większa mobilizacja tego zespołu i Puszcza dzisiaj pokazała naprawdę determinację. Chciała zdobyć bramkę, ale na szczęście nie zdobyła. Zakończyło się to 1-0 i cieszy bardzo. Masz swój typ półfinałowego rywala, bo tutaj trener Nowak na konferencji wspominał, że będziecie robić jakiś zakład w szatni. Nie, ale liczę przede wszystkim, żebyśmy zagrali u siebie. Fajnie by było może zagrać z Jagiellonią, ale mam nadzieję, że przede wszystkim zagramy u siebie, żeby oszczędzić sobie jakiegoś wyjazdu.